Bardzo ciężko być synem takiego piłkarza jak Marian Janoszka, przez wielu okrzyknięty królem pola karnego i królem Radziąkowa, z którego jako zawodnik GKS-u Katowice wypłynął na polskie i europejskie salony piłkarskie. Łukasz Janoszka gra obecnie w Ruchu, ale Chorzów. Tata, czynny jeszcze zawodnik A-klasowego strażaka Mierzęcice, jak tylko może ogląda jego mecze. Jak się grało, to te nerwy jakieś mniejsze były, a tak to bardziej się przeżywa, nie? Także na pewno jest to więcej stresujące niż być na boisku. Młody Janoszka dopiero wkracza w dorosły futbol. Na razie się go uczy, płacąc frycowe, jak w swym oglądanym debiucie przed chorzowską publicznością w meczu przeciwko Podbeskidziu Bielsko-Biała. Skupiałem się na tym, żeby nie spalić tej akcji i potem już zabrakło nogi, no i na zdechu na piłkę niestety. Janoszka senior posiadł nie tylko umiejętność strzelania bramek. Równie dobrze jak na boisku czuje się na tanecznym parkiecie, pomykając z małżonką w ramionach, a to w lewo, a to w prawo, z gracją po sali. Te unikalne zdjęcia pochodzą z balu Trybuny Śląskiej, podczas którego Marian Janoszka odebrał nagrodę dla najlepszego piłkarza na Śląsku w roku 1998.